80 lat temu nie byliśmy gotowi. Ani na cios z zachodu, ani w plecy ze wschodu. Po napaści ZSRR na Polskę nastąpiły masowe wywózki na Syberię, które objęły według różnych szacunków od 550 tysięcy do około 1,5 miliona Polaków. Tak naprawdę liczba ofiar wśród obywateli polskich, którzy w latach 1939-1941 znaleźli się pod sowiecką okupacją, do dziś nie jest w pełni znana.